No i fantastycznie. Robimy w takim razie zlot samochodów włoskich i niemieckich do lat 80., ok? No dobra, ale to są na przykład Ferrari, Lambo, BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, może być Opel, chyba Lamborghini Miura sobie, o, to jest fajna fura. Lubię Lamborghini Miura. Ford niemiecki, Ford jest amerykański, także Fordów nie można. Dobra, i robimy zlot. Tutaj mieliśmy taką fajną farmę do zlotu. To było... Tam były panele słoneczne niedaleko chyba. Ja sobie wziąłem Miurę. Ten samochód jest zajebisty. Jemu się tak śmiesznie światła włączają z przodu. Ktoś tu Peugeota wziął! Gdzie z tym Peugeotem? Włoskie albo niemieckie do lat 80. O kurde ty! Co się stało z tym zakrętem? Spoko, Pączek, dobranoc. Tak, lata 80. włącznie, czyli do lat 90., nie? Jak masz 89. rocznik, to jeszcze możesz przyjechać tak. Przyjechali już. Dobra. Kto tu Audi wziął? To jest Audi z 2000 roku, co jest? Ej, wjechali tam jakoś, nie? Tam jest w ogóle miejsce? Jak oni tam wjechali? To chyba zamknięte, nie? Zamurowane! To musimy... Ale jak oni tam wjechali? Musimy znaleźć jakoś wjazd. Chyba tutaj gdzieś jest. I proszę bardzo. Kto tu... Co to... A, to BMW jest, dobry. Co ty wziąłeś za samochód? To nie jest... Wypadź z tym! Samochody niemieckie albo włoskie. Ktoś tutaj chyba DMC przyjechał. To jest przecież amerykański! Nie no, ja wiem, że tam niektórzy mogą nie kojarzyć za bardzo. Kto ten... Który samochód z jakiego kraju jest, no. Ale mają być niemieckie. O, tutaj jest Golf. Zrobiony w stylu szczura. Golf 1, proszę bardzo. Ktoś tu drzewo przyjechał, ktoś drzewem przyjechał tutaj. Drzewo z lat 20. Zajebiste. No, to jest Golfina. Golfina spoko, z popsutą kierownicą oczywiście, zobaczcie. Jak można jeździć Golfem 1 z popsutą kierownicą, nie? No ale jak nie ma tego, co się lubi, to się lubi, to się ma. Pięknie. Golf 1. A tu co przyjechało? Ferrari? Nie wiem, co za Ferrari. To nie jest Testarossa, nie? Musiałbym dupę zobaczyć, ale to nie jest Testarossa, nie. Też bardzo ładne, podoba mi się. Fajna jest ta starsza motoryzacja. To na pewno są jakieś lata 80. albo wcześniejsze. No tak kojarzę ten styl. Moja Miurka tutaj stoi. To jest BMW M5. Chyba. Także mamy BMW-kę. Też lata 80. Nie mogę tam spojrzeć do tyłu, co to tam jest napisane, jaki emblemat. No mi zawsze pomagało. Mamy Audi Quattro, ale nie S1, tylko to takie zwykłe Quattro. Też można z tego rajdówkę zrobić. I też takie fajne autko. No jest... Mi się zawsze Quattro kojarzyło z takimi, nie wiem... Marka Quattro kojarzyła mi się z dużymi autami. Ta rajdówka jest taka malutka, zobaczcie. To jest taki Volkswagen Golf, trochę dłuższy, nie? Fajne jest to auto, strasznie podoba mi się grill w nim. Coś tutaj nowego przyjechało? Aha, ta BMW-ka mi się tu wysunęła, spoko. No to druga BMW-ka M5 przyjechała, spoko. To jest chyba Alfa Romeo. Szkoda, że jest noc, bo nie za dużo widać. Ale ma naprawdę okropne kolory. Cześć, czy to jest na pewno Alfa? Co to? Nie no, chyba Alfa. Tak mi się wydaje po tym, po grillu, nie?
Tu mamy Ferrari, też nie wiem jaki model. Ale to już mi się mniej podoba. Ono jest chyba starsze już, to Ferrari. Michael. No, ten przód tak, nie wiem. Jakoś mnie nie kręci ten samochód, nie wiem jak was. Porsche, o właśnie, Porsche w sumie mogą być, bo Porsche są niemieckie. To Porszakami też można przyjechać, cała gama Porszaków jest przecież. O, jak mi ktoś tu ładnie BM-ką oświetla samochody, dziękuję piękny kawalerze Kupsonie. Zobaczcie jaki miły. Tutaj nie ma tak jak w GTA, że mogłem sobie wziąć latarkę do ręki i oświetlać samochody, nie? Ale inni mi tu oświetlają, fajnie. Przyjechało Scirocco chyba, Volkswagen. Także w sumie ja zapomniałem jeszcze o Porszakach, a tutaj strasznie dużo Porszaków mamy w Fordzie, nie? Tutaj co jest? Ferrari, bardzo ładne, podoba mi się. Nie wiem jakie, ale fajne jest. Może z tyłu będzie gdzieś napisane. Ferrari GTO? Ale nie wiem, jaki to jest dokładnie model, z którego roku i tak dalej. Tutaj Scirocco. No i chyba tyle. Nie? Ktoś tu Mustangiem! Wyjazd z tym Mustangiem! Każdy ma tego Mustanga. Nic specjalnego. Dobra. Jedziemy sobie zrobić fotełkę. Tylko kurde ciemno jest. Musimy przejechać najpierw jakiś wyścig, a potem zrobimy fotę. Fotę robimy zawsze wtedy, kiedy ten. Kiedy jest jasno, nie? Jezu, klasa X. Co oni wzięli za fury? Jezu. To miało być ten. A oni nie potrafią się bawić. To miały być samochody ze zlotu. Jak ja mam z wami zloty robić? Ale niektórzy wzięli samochody ze zlotu. Ja mam najgorszy oczywiście. A zobaczcie, oni muszą poczekać aż ja wystartuję. Mam przewagę przed nimi. Bo mam najgorszy samochód, to startuję pierwszy. Ale oni i tak mnie chyba podgonią. To się tak czuję. Zobaczcie, oni jeszcze nie wystartowali, a ja już pojechałem. Ty! Dopiero wystartowali tamci! Gra tutaj tak wyrównuje, nie? Nie wiem, czy tamci mnie podgonią, jak myślicie? Gonią tam, kurde. Ale już mam połowę trasy, może się uda, zobaczymy. Ciekawe, czy mnie wyprzedzą te X-y. Już mnie ktoś z klasy A chyba dogania. Niektórzy wzięli normalne samochody. Ci, co nie wzięli, to muszą cierpieć. Chociaż tyle. No ale czuję, że oni mnie podgonią i tak. Klasa X to nie są żarty. Dlatego muszę jechać najbardziej czysto, jak się da. Za mną jedzie w klasa A. Bardzo dobrze, Music Maker. Maker? Michael. Zobaczcie, jedzie sobie Ferrarka. On ma klasę A. Już mnie podgonił, ale z tyłu jedzie coś grubego chyba już. On nas mocno tutaj będzie wyprzedzał zaraz. No dobra, on ma jeszcze chyba dobrą furę, bo to jest klasa... Znaczy to jest włoski i chyba też z lat 80. albo i wcześniej, nie? Także to jeszcze spoko, ale tu już nas goni chyba jakiś koksu. Nie, jeszcze chyba nie koksu. Ten też ma poprawny samochód. To też jest Ferrari GTO z kolei. A te koksy zostały całkiem z tyłu tam. Nie wiem, czy nas podgonią. Śmieszne. Jeszcze tak nie jeździłem chyba w tej grze. Chyba nie podgonią, ty. Ale beka. To czasem nie sprint na czas? Na koniec będzie podsumowanie? Chyba nie. Tutaj liczy się, kto pierwszy dojedzie, tak myślę. Bo... No nie wiem, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. A to jest ta klasa showroom. Jak jest showroom? Chyba chodzi o to, żeby...
Zobaczymy zresztą. Ferrari GTO wygrało klasa S1. No i zobaczymy, czy te X-y w ogóle dojadą. Nie, no zobaczcie, klasa X jest na tej, na piątej pozycji. Wygrałem! Dobra, spokojnie, po kolei. Poczekamy na wszystkich, niech się wszyscy zjadą. Kto tu Mercedesy? A nie, to w sumie ten Mercedes chyba może być, w sumie. Ten Mercedes może być, bo on jest chyba z lat 80. Chciałbym sprawdzić w konwoju, który to rocznik. To jest ten CLK GTR. Ale właśnie, czy on jest... Z którego on jest roku, to nie wiem, ale chyba to nie są jeszcze lata 90, tak? Nie wiem. Ktoś tu Forda Mustanga, no nie. Oh shit. Dobra, zaraz pozmieniają, mam nadzieję. Jest Audi. Oj, są Porszaki, ale to jest zbyt nowy Porszak. No nie, no musimy przepuścić tych trafików, bo oni tutaj będą nam psuć zdjęcie. Dobra, przejedziemy się kawałek. Będzie najlepiej chyba. O, jest to stare Ferrari. Boże, Porsche, nie Ferrari. Czerwone to już mi się kojarzy z Ferrari. Powoli, powoli. Dobra, niech ktoś się wysunie naprzód. Dobrze, dobrze, dobrze. O, uwaga, wszyscy na drodze. Wszyscy na drogę. I będzie super foto. Oh yeah. Ktoś tam bokiem, jak zwykle BMW, no. Co się bokiem ustawia? No BMW. Tylko że w tego tutaj przywali, bo ten już taki zraniony, zobaczcie. Audica taka wygięta. Ma taką skrzywioną minę, nie? To Audi. No tak. No dobra. Chyba z tej strony najlepiej będzie foto zrobić. Czyli tak. Zlot samochodów włoskich i niemieckich do lat 80. włącznie. Robimy foto. Gotowe.